Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Was serdecznie wszystkich w piątkowy wieczór. Powracamy z egzotycznymi pogawędkami po przerwie świąteczno-sylwestrowej. To jest pierwsza pogawędka w nowym roku i pogawędka wyjątkowa, bo powiem Wam, że się nie mogę po prostu doczekać, żeby Wam poopowiadać, co sobie na tę wiosnę przygotowaliśmy, co dla Was będziemy przygotowywać. To będzie jeden z głównych tematów, o którym będę chciała dzisiaj Wam powiedzieć coś więcej. Też będę miała dla Was takie zadanie. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Generalnie na początku właśnie powiem Wam troszkę o tym, o tej petardzie, o tym super projekcie, na który się ogromnie, ogromnie cieszę i mam nadzieję, że Wy też się ucieszycie, jak usłyszycie, o co chodzi. Później odpowiem na pytania, które zadawaliście na grupie Bambusy, Mrozy Odporne i Palmy w Polsce. Piątek to jest dzień, w którym możecie mi konkretnie, jakby osobiście zadać pytanie. Później, na koniec, podsumuję jeszcze to, co Wy napisaliście, jeśli chodzi o Wasze podsumowanie egzotyczne roku 2020, Wasze, że tak powiem, egzotyczne fuck-upy, czyli co Wam się nie udało i Wasze plany na nowy rok, bo też są bardzo fajne i myślę, że mogą inne osoby, które być może takich planów jeszcze nie mają, zainspirować. No i to w zasadzie będą takie trzy tematy w tej pogawędce. Dajcie mi znać, czy mnie widać i czy mnie słychać. Mam nadzieję, że tak. Już nas 16 osób ogląda. Bardzo się cieszę. Im więcej, tym lepiej, bo naprawdę mam dla Was petardę, nie taką, wiecie, fizyczną, konkretną, ale informacyjną. Tak, mi to bardzo dużo siły mi to zjadło, żeby to utrzymać przed Wami w tajemnicy do momentu, aż będzie to wszystko na tyle poukładane i legitne, że będę mogła Wam wyzdradzić to wszystko. O, cześć Michał, dzięki wielkie, widać. Wspaniale, cieszę się, wszystko gra. No to super. Powiem Wam jeszcze tylko tak na marginesie technicznie, że nadajemy na trzech kanałach jednocześnie, na Facebooku Oazy, na Facebooku bloga Bambusowy Sen i na grupie. I jak oglądacie to na fanpage'ach bloga czy Oazy, to widzę Wasze imię, jak oglądacie na grupie, to niestety nie. Facebook tam ma jakieś obostrzenia co do prywatności. W każdym razie mogę wszystko czytać, co tutaj mi piszecie. Także zaczynamy od petardy, nie ma co czekać. Ja już na ten temat sobie robiłam plany i w zeszłym roku i myślałam, jak to zrobić, bo jak już mnie trochę znacie, to wiecie, że ja bardzo mocno idę w to i bardzo mi na tym zależy, żeby Wam dostarczać jak najwięcej treści, wartości, takich porad, z których możecie potem Wy tak realnie skorzystać. To znaczy, że dzięki temu, co ja Wam się staram też dostarczać, żeby łatwiej Wam było po prostu rośliny egzotyczne uprawiać, i żeby one Was mogły jeszcze bardziej cieszyć, zamiast powodować jakieś tam frustracje i jakby ja też wiem, że coś takiego istnieje w internecie, że można różne informacje znaleźć, jak się poszuka, ale raz, że to potrzeba czasu, a dwa, że czasami te informacje są sprzeczne, więc moje działania, jeśli chodzi o rośliny egzotyczne, są takie, żebyście wiedzieli, że jak przyjdziecie do mnie, to macie te informacje sprawdzone i konkretnie krok po kroku, co jak zrobić, co jak rośnie, co jak działa, żeby to wszystko u Was mogło być przelane w praktykę bez zbędnego marnowania czasu w internetach i rozkminiania, okej, to mam teraz robić tak czy tak. No to właśnie dla mnie zawsze to jest najważniejsze, żeby Wam tą wartość dostarczyć. Ktoś tu pyta, gdzie herbatka? Melduje, że jest. I teraz tak. Już tutaj na Instagramie wrzuciłam Wam podpowiedź, wrzuciłam Wam zdjęcie takiego nasadzenia z ogrodu w Wilanowie, nasadzenia bardzo bujnego z dużą ilością kwiatów i z palmami. I już co niektórzy dobrze odgadli, że będzie się ten projekt właśnie z palmami wiązał. I chciałabym tu jeszcze bardziej kluczyć, ale po prostu już nie mam siły, więc powiem Wam,
że szykuje się bardzo mocna rzecz, mianowicie e-book o tym, jak z powodzeniem uprawiać palmy ogrodowe w Polsce. To znaczy, jak je uprawiać w ogrodzie, żeby one tam wytrzymały i to nie tylko wytrzymały, ale żeby też cieszyły oko, bo to, że palma mrozoodporna, jak być może wiecie, że przetrwa, to jest jakby jedna strona medalu. To już jest sukces oczywiście, ale żeby jeszcze mogła przy tym ładnie wyglądać, to też trzeba wiedzieć, co i jak robić. Także jeśli chodzi o palmy w doniczkach, takie tarasowe właśnie, te zimnolubne, jak o nie zadbać, tak żeby nie żółkły nam gdzieś tam w salonach. Jak to wszystko zrobić, będzie taki mocny, mocny e-book i naprawdę to będzie coś świetnego. Ja się aż, może nie, że się trzęsę, ale widzicie, jak po prostu, jakbyście tu czuli, to tu taka kula energii po prostu krąży, bo jest to coś fenomenalnego, dlatego że ja tego nie będę pisała sama. Znam się na palmach mrozoodpornych, podstawy znam, sadziłam swoje też oczywiście skreśliłam na straty. Pierwsze moje palmy, które w Boguszyckim ogrodzie były posadzone, to właśnie swojej zimy nie wytrzymały. X lat temu, nie będę zdradzać, o widzę, że się Michał też bardzo cieszy. W każdym razie nie będę tego robiła sama, bo tak jak wam mówię, dla mnie to jest najważniejsze, żebym na tyle, na ile umiem, mogła wam dać najlepsze informacje od osób, które na dany temat wiedzą bardzo dużo, jak nie najwięcej. Więc to będzie e-book, który będzie w bardzo mocnej współpracy z pewną osobą, którą być może już macie jakieś swoje typy i właśnie chciałam was prosić o to, żebyście zgadywali, kto to. I ja wam na koniec powiem. Myślę, że część z was wie, a część z was może dopiero tę osobę pozna i to będzie dla was super przygoda, bo gwarantuję wam, że to będzie mega konkret, naprawdę. My już jesteśmy na początku przygotowywania też dla was takiego darmowego materiału, to już mogę wam zdradzić, to będzie fragment tego e-booka, który będziecie mogli pobrać, jak tylko przygotujemy taką stronę, gdzie będziecie mogli zostawić swojego maila, po to, żeby nie przegapić premiery. I ten darmowy fragment, nawet jakbyście na tym poprzestali, to już wam da tyle praktycznych wskazówek. Będę o tym mówić pewnie więcej w przyszłym tygodniu albo w kolejnych jakichś tam dniach, bo to już jest prawie że przygotowane, ale będzie to naprawdę coś takiego, co myślę, że mało kto by zrobił, a dużo osób naprawdę na tym sporo zyska, żeby nie powiedzieć nawet, że im się to opłaci nawet pobrać ten darmowy materiał. Zobaczycie, o co chodzi niebawem. W każdym razie naprawdę ogromnie się cieszę, że udało mi się tę osobę namówić do współpracy, bo myślałam właśnie, jak wspomniałam wam o tym, żeby napisać to sama, coś tam na pewno bym napisała, to co do tego nie mam wątpliwości, natomiast pomyślałam sobie, że jeżeli uda mi się do tego zaprosić osobę, która wie o palmach ogrodowych, mrozoodpornych jeszcze znacznie więcej niż ja, no to tylko na tym zyskacie, więc udało mi się to. Ogromnie się cieszę. Jest to duże przedsięwzięcie, bo to jest współpraca taka, której jeszcze nie robiłam też jako wydawca, powiedzmy. I będzie to w dużej mierze też treść tej osoby, jak gdzieś tam będę wyskakiwać i jakieś tam nasze wspólne pomysły będziemy wam przedstawiać. W każdym razie nasz cel i nasza myśl jest taka, żeby to dla was było jak najbardziej przydatne, po to, żebyście w waszych ogrodach mogli mieć naprawdę takie palmy, które będą i was cieszyć, którymi się będziecie mogli pochwalić i co do których nie będziecie mieli później takich wątpliwości, jak to posadzić, jak to zimować, czy tak, czy kiedy co tam okryć, czy kiedy przycinać i czy to trzeba dobrze podlewać, czy tak średnio. Więc takie podstawowe rzeczy dostaniecie jako taki narzędziownik po to, żeby sobie już fajnie samemu z palmami radzić i żeby one was naprawdę tak cieszyły, że sobie wiecie, weźmiecie herbatkę potem latem, leżaczek pod palmę i będziecie się nią cieszyć, a nie denerwować, że wydaliście sporo pieniędzy, bo te palmy,
teraz, których pojawia się coraz więcej, to też nie są tanie rzeczy, zresztą wiecie, więc żeby uniknąć czegoś takiego, że wydajemy sporo pieniędzy na jakąś fajną roślinę, która na początku wygląda fajnie, ale jednak nie jesteśmy pewni, jak to uprawiać i potem koniec końców ona ląduje na kompoście czy na śmietniku, no to właśnie my chcemy tego uniknąć po to, żeby wasze to nie były pieniądze wyrzucone, to oczywiście też, żeby roślina się nie marnowała, no bo szkoda, to jest zawsze część natury, żywy organizm, więc jak można tego uniknąć, to jak najbardziej, no i po to, żeby ona też zdobiła wasze ogrody i tarasy, także zgadujcie, już tutaj widzę, że są pomysły, zdradzę wam wszystko, czekajcie do końca. Będę się streszczać, więc nie będę was tutaj długo trzymała w niepewności. Na szczęście nie było żadnych pytań dzisiaj na grupie, także ten punkt możemy sobie ominąć. Mam tylko dwie takie rady, jeśli chodzi o takie aktualne rzeczy, które widzę, że się na grupie dzieją. Jeśli właśnie wasze egzotyki są przesypane grubą warstwą śniegu, na przykład bambus vivax, to też warto, jak ona jest taka naprawdę solidna, gruba i zaczyna topnieć, warto to otrzepać po to, żeby te tyczki nie zaczęły pękać. Niektóre bambusy mają takie bardziej, jakby to powiedzieć, takie mniej elastyczne, bardziej kruche tyczki, jak na przykład vivax właśnie. I po to, żeby uniknąć pękania i tracenia tych grubych pędów, to można to ten śnieg strzepać. A druga rzecz jest taka, widziałam też znowu bardzo wiele pojawiających się pytań co do palm, co do marniejących arek, kęcy i tak dalej. Więc ja niedawno nagrałam też właśnie, rozmawialiśmy tu sobie na egzotycznej pogawędce numer 24, i tam mówiłam o tym, co zrobić, kiedy nam palma marnieje. Ja wam tu szybko wrzucę ten link, możecie to sobie odsłuchać. Ale to są takie podstawowe rzeczy, na które warto sobie spojrzeć, jeśli zależy wam na tym, żeby tę palemkę nie, postawić do pionu, przywrócić do życia, żeby ją uratować po prostu. Więc tak, to są te dwie rzeczy, które chciałam jakby odnośnie grupy wam powiedzieć. No i zrobiliśmy też w czasie sylwestrowym na Instagramie i na Facebooku taką jakby ankietę i chciałam się dowiedzieć od was, jaki był was taki egzotyczny sukces w 2020 roku, jaka była wpadka związana z egzotykami i jakie macie plany na 2021 rok. I bardzo fajne rzeczy powychodziły, dlatego chętnie wam trochę opowiem i trochę to skomentuję. Być może to będzie właśnie dla was jakaś ciekawa rzecz, no jakaś inspiracja i może też jakaś informacja. Więc zaczniemy od sukcesów, później będą egzotyczne fuck-upy, a na koniec pomysły, a na sam koniec, witam wszystkich, którzy dołączyli na nowo, na sam koniec powiem wam, z kim tego e-booka o palmach, o uprawie palm mrozoodpornych w Polsce będziemy pisać. Możecie jeszcze w międzyczasie, jak wam przychodzą jakieś osoby do głowy, wpisywać to w komentarze, jak sobie potem je przejrzę i wam powiem, kto miał rację i czy w ogóle zgadliście. Więc tak, pierwszy sukces, który tutaj mi zameldowaliście, to była wyhodowana z pestki marakuja, która teraz już ma 1 metr. Także myślę, że to jest całkiem solidny rezultat. Ja marakuji akurat nigdy nie hodowałam, zdarzyło mi się chyba litchi, awokado i mango, ale one mi zawsze potem padały, dlatego uważam, że jak ktoś dociągnie taką sadzonkę do metra wysokości z pestki, to już jest super hit. Druga rzecz też mi się bardzo podobała, bo to było powiększenie kolekcji wyjątkowych roślin. I tu też jest coś takiego śmiesznego, że no z tymi roślinami to jest tak, że zawsze, nawet jak już nie mamy miejsca, to i tak się miejsce znajdzie, więc przypuszczam, że tak będzie i w tym roku. Posadzenie kilkudziesięciu sztuk 8 gatunków bambusa, to też nasza grupowiczka pojechała z tematem już konkretnie i z bambusami no to wiadomo, że się nie kończy na jednym. Jak ktoś zaczyna temat, to no to tak często jest, że właśnie jak widzi się, jak ta roślina energicznie rośnie, ile ona w ogóle daje takiej przyjemności obserwowania na wiosnę szczególnie, czy później podczas deszczowych dni, czy wietrznych, jak się wsłuchujemy w ten szum liści, no to chce nam się po prostu tego więcej.
I tutaj następna osoba napisała: cudowne trzy palmy na balkon, dzięki którym latem mam oazę spokoju. I tu sobie też tak pomyślałam, że faktycznie no zeszły już rok był taki wyjątkowy pod tym względem, bo bardziej wydaje mi się, że mogliśmy docenić, chcąc nie chcąc, to jak ważna jest przestrzeń i jak ważna jest zieleń dla nas. Bo każdy, kto miał nawet mały kawałek balkonu w tym czasie, kiedy byliśmy wszyscy pozamykani, czy w ogóle już ogród, czy taras, no to wtedy naprawdę czuliśmy różnicę w porównaniu do tych osób. Ja nawet mój malutki balkonik, który ma 1,50 m na 1,50 m, byłam super zadowolona, że można wyjść po prostu gdzieś na powietrze i poczuć tą przestrzeń, a nie być zamkniętym w czterech ścianach. Kolejny sukces był taki, że kupiłam kilka roślin i nie wszystkie umarły. I to jest też w ogóle rewelacja, bo to się tak dość rzadko zdarza. A następna rzecz jest związana już z naszym e-bookiem, zakup czterech trachy karpusów, więc my tutaj wkraczamy do akcji i będziemy Wam przygotowywali naprawdę solidny materiał, taki, który myślę, że jak będziecie mieli, to możecie sobie tam olać w ogóle internety i szukanie różnych porad, bo tam będzie wszystko, a na pewno bardzo dużo. Taki jest plan. Wyhodowałam palmy z nasionka, to też jest super sukces, bo nawet sobie nie zdajecie sprawy, ile osób jakby zwraca się z pytaniem na przykład po tygodniu, dlaczego jeszcze nic nie wzeszło. Jak ktoś jest przyzwyczajony do siania, nie wiem, powiedzmy pietruszki czy jakichś tam warzyw, to, no to liczymy jakby na to, że to po trzech dniach już się coś zaczyna pokazywać. Natomiast to tak nie jest, jeśli chodzi o palmy. One raz, że mają dużo większe nasionko zazwyczaj, dwa, że mają grubszą skorupkę. I różne tam inne jeszcze takie rzeczy wchodzą w grę, które sprawiają, że jeśli chodzi o wysiew palm czy wysiew bananów, to jest rzecz dla cierpliwych, która niemniej jest bardzo opłacalna w tym sensie, że to jest duża satysfakcja, jak nam coś wyrośnie. Teraz myślę też, że ciekawa rzecz, może czekacie na to, co mi tu obserwatorzy popisali, że im się nie udało. To czasem tak przyjemnie posłuchać, czy coś komuś nie poszło, kiedy nam w miarę wychodziło. Albo żeby się dowiedzieć, że nie tylko nam coś tam nie pykło. I tutaj ktoś napisał: 60 nasion roślin tropikalnych, żadno nie wzeszło, czekamy dalej. No i właśnie to jest ten efekt, gdzie warto po prostu być cierpliwym, bo powiem Wam, że nieraz nawet u nas, jak nam już się kończyła cierpliwość, a wiecie, my tak ewangelizujemy, żeby być cierpliwym z tymi nasionami i tak dalej, ale nam też jakby czasem już wystarczy tego czekania i to, co nie wyrosło, nie wykiełkowało, dajemy na kompost, no to tam potem na tym kompoście to się nagle uaktywnia i wzrasta. I już się nieraz tak zdarzyło, że mama gdzieś tam jak nabierała kompostu, no to jakiegoś tam szorstkowca zabrała, przesadzając do doniczki, bo się obudził po prawie 2 latach na przykład, nie? Więc tak też może być. Tutaj to było dla mnie ciekawe, bo nie wiedziałam, jak na to odpowiedzieć. W Patkach kupiłam podrośniętą papaję. Nie wiem, czy przetrwa zimę. Ja się na papajach totalnie nie znam, także tutaj nic nie umiałam wielkiego skomentować, ale być może ktoś z Was uprawiał papaję albo uprawia nadal i może powiedzieć, jak to powinno zimować. Wydaje mi się, że nie jest to roślina, która zimowałaby gdzieś w ogrodzie na zewnątrz. Raczej w pomieszczeniu. Możecie dać znać, jak macie akurat z papają doświadczenia. Ta wpadka mi się bardzo podobała, bo jest bardzo świadoma i cieszę się, że ta osoba to napisała, bo to znaczy też, że gdzieś te informacje, które my się staramy przekazywać, docierają. I ta wpadka brzmi: zbyt ciasne posadzenie filostachysów, czyli bambusów drzewiastych, będzie przesadzane. I to naprawdę jest miód na moje serce, jak dochodzicie do takich wniosków i jak chcecie też jakby to poprawić, bo to zawsze też jest fajna opcja, żeby tym roślinom dać takie warunki, jakich potrzebują. I my też zawsze, jakby zwykle, mamy jakieś tam pole do manewru i to od nas zależy, czy my im ułatwimy coś, czy zostawimy, machniemy ręką.
i będzie im się rosło trochę gorzej. Kolejna wpadka, zamroziłam jedną palmę. Jak obserwujecie mnie na Instagramie, to widzieliście, ja pokazywałam niedawno, jak tutaj w Krakowie jest na Szewskiej ulicy akurat taka zamrożona, biedna kencja. Byłam w środę, chyba tamtędy przechodziłam i ona nadal jest wystawiona, bidulka na zewnątrz. Już jest brązowo-szara, prawie że już nie ma tam nic żywego. Więc niestety też się tak może zdarzyć, że palma, która lubi ciepło, z niewiedzy po prostu jest zostawiona na zewnątrz. No niestety tamta palma nie sądzę, żeby przetrwała. I ktoś jeszcze napisał kolejne dwa kokosy uśmiercone. Jeśli chodzi o kokosy, jeśli słyszeliście, nie kupujcie kokosa, bo to jest palma jednorazowa. Albo jeśli macie kokosa, bardzo wam się podoba, ale wam marnieje, to bardzo, bardzo wam polecam blog andrzejapalmywtaczanowie.com i tam znajdziecie sobie po prawej stronie, po takich tagach, taki dział, powiedzmy, kategorię kokos nucifera, czyli palma kokosowa, i tam są świetnie opisane warunki, pielęgnacja palmy kokosowej, jakby co zrobić, aby ona miała jak najlepszą szansę wzrostu u nas, bo nie powiem, że to jest palma łatwa w uprawie, to nie, ale jest dużo rzeczy, które my możemy zrobić, żeby jej ten wzrost ułatwić. I też trzeba pamiętać o takiej rzeczy, że też nie zawsze wszystko jest naszą winą. To znaczy, że może być tak, o tym wydaje mi się, że jeszcze się za rzadko mówi, że my przynosimy do domu palmę, która wygląda fajnie, natomiast ona przez jakiś czas w markecie, w sklepie, w miejscu, w którym rosła, była źle traktowana, nie była podlewana, była przesuszona zbyt długo, nie miała wody na przykład, i ona dopiero kiedy do nas trafi, pokazuje rezultaty tych błędów w pielęgnacji. To chodzi o to, że kiedy palmy nie podlejemy, to na drugi dzień ona nie dostanie suchych liści, bo to dopiero wszystko stopniowo się zaczyna rozwijać i faktycznie ten czas może nastąpić, kiedy to się pokazuje na tych liściach na przykład, dopiero kiedy ta palma trafia do nas. Więc warto raz, że wybierać jak najlepsze, najzdrowsze egzemplarze, kiedy je kupujemy. A dwa, warto wiedzieć właśnie, co z nimi zrobić po zakupie, po to, żeby jak najlepiej rosły. I jeszcze tu napisał ktoś, zapomniałam zabrać palmę z południowego balkonu i spaliło ją słońce. To też się zdarza, jedne palmy właśnie marzną, inne są palone przez słońce. Hamedora to jest akurat taka palma, która rośnie sobie w Meksyku, ale w poszyciu lasu tropikalnego i do niej taka bezpośrednio ostre słońce nie ma dostępu, więc mogą się jej listki popalić, tym bardziej jeśli ją wyniesiemy bez żadnego przyzwyczajenia na słońce i ją tam zostawimy. Więc to spadek było tyle. Jeszcze jeden sukces przypomniał mi się Michała. Zrobiłam ogromne oczy, jak widziałam zdjęcie na Facebooku Michała Sikory. Akurat możecie sobie jeszcze przeskrolować i zerknąć. I Michał tam stoi w super gąszczu między dużymi bananami i to też jest jeden z piękniejszych ogrodów, w którym jeszcze nie byłam, ale się na pewno przy okazji wybiorę. Myślę, że Michał mnie przyjmie, mam nadzieję. Więc jeszcze zostały nam, i oczywiście wam wszystko potem pokażę. Wszystko wam pokażę. Jeszcze zostały nam pomysły. I też były całkiem fajne. Ktoś chciałby spróbować wysiać orzeszki ziemne, pistacje i migdały. Tego też jestem bardzo ciekawa, bo zupełnie nie mam pomysłu, czy to ma szansę. O, ja zapraszam, cieszę się. Czy takie orzeszki ziemne, pistacje i migdały mają szansę w ogóle wyrosnąć? Nie mam zielonego pojęcia, dlatego jeśli macie jakieś doświadczenia, też koniecznie dajcie znać. Chcę posadzić żywopłot bambusowy od strony sąsiadki. Ja się śmiałam, że to jest takie plus 100% do prywatności, bo bambusy faktycznie są fajnymi roślinami, żeby się osłonić. Bambus na wiosnę w ogrodzie, to tutaj się śmiałam, jak coś to wiemy, gdzie dostać sadzonki. Stworzenie sypialni jak nad Morzem Śródziemnym, czyli palmy, jeszcze raz palmy, wszystkim nam bardzo bliskie tematy.
Dokończenie szklarni to też już taki grubszy kaliber planu. Ja akurat będę czytała taką książkę o szklarniach. Czy Wam ją polecę, to zobaczę, na pewno Wam dam znać, co o niej myślę. Bambusy w ogrodzie i bananowce i wszystkie palmy i tu w ogóle wszystko, także dżungla się szykuje i więcej kaktusów z nasion. Kaktusy z nasion chyba wprowadzę do oferty. Możecie też napisać, czy siejecie kaktusy, czy byście chcieli siać kaktusy, bo mam też, znam też taką osobę, która się bardzo fajnie na kaktusach zna, na opuncjach, różnego typu sukulentach i myślimy sobie właśnie o takim też wspólnym małym projekcie, żeby więcej osób zachęcić do siania kaktusów. Ja chętnie bym wzięła w tym udział, bo też tego jeszcze nie robiłam. I nadeszła wiekopomna chwila, mianowicie zaraz Wam zdradzę, tylko popatrzę na komentarze, kogo Wy tutaj typujecie, jeśli chodzi o naszą współpracę, czyli przypominam raz jeszcze wielkim planem, wielkim projektem, wielką petardą. Na wiosnę tego roku jest e-book o tym, jak z powodzeniem uprawiać palmy w Polsce, w ogrodzie i na tarasie. I tutaj też, jak pytałam, co to może być, co to za projekt, to nawet się pojawiło obsadzenie palmami Wawelu. Także było mi super miło, że po prostu aż tak daleko myślicie, że moje macki sięgają. Ale nie, ale aż tak to nie, ale faktycznie myślę, że e-book o palmach, taki naprawdę od A do Z, to jest coś. Będę Wam na pewno dużo jeszcze o tym mówić, bo się bardzo na to cieszę i patrzę, kogo tutaj typowaliście. Super pomysł, trzymam kciuki, pozdrawiam, Łukasz, cieszę się bardzo. Andrzej z Ogrodu Palm, mam nadzieję, że Andrzej Staczanowa. Ja hoduję opuncję, Marek pisze. Właśnie, no to powiem Wam, że jest 100 na 100%, zgadliście wszyscy, to będzie Andrzej Sobkowiak z palmywtaczanowie.com. Znacie go być może z bloga, z jego bardzo takich pełnych doświadczenia opisów, jak on swoje rośliny uprawia. Ja go też często bardzo polecam i na naszej grupie, i na Polish Jungle, i na innych grupach. Andrzej też się bardzo często udziela w takich tematach, które są bardziej zaawansowane, jeśli chodzi właśnie o uprawę palm w Polsce. Ma sporo swojego doświadczenia, na pewno znacznie więcej niż ja i znacznie więcej niż bardzo dużo osób, których mamy w grupie, do których docieramy. Dlatego myślę, że taka nasza wspólna inicjatywa, żeby tą wiedzę w jak najbardziej dla Was przydatny, przystępny sposób przedstawić. Myślę, że to naprawdę będzie coś świetnego. Jeśli będziecie zainteresowani tym tematem, to myślę, że za kilkanaście dni będziemy już mieli gotowi taką specjalną stronę, gdzie będziecie mogli zostawić maila. A zresztą mogę Wam już powiedzieć, co dla Was planujemy jako darmowy fragment, bo to naprawdę będzie coś ekstra, coś super przydatnego. Jeśli planujecie zakup palmy do ogrodu, ale też jeśli już macie tą palmę i chcecie sobie ocenić, jakie są szanse na powodzenie tematu, mianowicie ten darmowy fragment będzie dotyczył tego, na co zwrócić uwagę, na co trzeba patrzeć, jeżeli wybieramy sadzonkę, jesteśmy w trakcie zakupu, to znaczy, że dopiero sobie szukamy dla siebie tej fajnej rośliny i będą tam naprawdę konkretne porady ze zdjęciami, konkretne informacje i tipy, czemu w ogóle jest ważne na to, żeby patrzeć na to. I wszystko po to, żeby oszczędzić sobie właśnie takiej frustracji, że wydało się sporo pieniędzy na palmę, a ona nie chce rosnąć. Także my Wam przychodzimy tutaj z odsieczą i zapewniamy właśnie taki materiał, że będziecie sobie mogli poczytać, pooglądać, pomyśleć. Jakby damy Wam takie narzędzia niejako, że będziecie sobie mogli ocenić, czy taki egzemplarz palmy jest ok i będzie fajnie rósł w ogrodzie, czy będzie bardziej problematyczny. I to jakby w rezultacie też mam nadzieję, że będzie sprawiało, że Wasze ogrody będą coraz piękniejsze. Także tak, to będzie
jeszcze raz podsumowując już całą tą dzisiejszą petardę, jak to mi się posylwestrowo nazywało na początku, naszym nowym dużym projektem jest właśnie to, że będzie e-book o uprawie palm w Polsce, w ogrodzie i na tarasie. I będzie to e-book, który dla Was przygotowujemy z Andrzejem Sobkowiakiem z palmywtaczanowie.com. Także mam nadzieję, że się cieszycie, bo na razie nic nie piszecie, ale mam nadzieję, że to przez to, że jest tutaj opóźnienie na Facebooku. O, ja już kończę, bo minęło prawie że pół godziny, więc idealnie napiję się tylko herbatki. Dajcie mi znać, co myślicie o tym e-booku, w sensie o tym pomyśle. Wierzcie mi, że to było naprawdę trudne. Ja już od jakiegoś czasu wiedziałam, co się szykuje. Miałam tyle okazji, żeby po prostu popłynąć i Wam to powiedzieć, ale trzymałam się dzielnie do diś. Piotr się cieszy, cieszę się również, Piotrze. Także ten, no myślę, że jest Was więcej, po prostu się jeszcze wstydzicie przyznać. O, doskonały pomysł, pozdrawiam Ciebie, Andrzeja. My też Cię, Michał, pozdrawiamy, będzie petarda, dokładnie, ja też tak myślę. Będziemy Wam oczywiście dawać znać. Śledzicie tutaj nasze kanały, nic Wam na 100% nie umknie, już ja się o to postaram. Także dobrze, to już wiem, że się cieszycie, jestem spokojna. Mogę zacząć weekend, Wam też życzę dobrego weekendu. Odpocznijcie, mam nadzieję, że jesteście zdrowi, że u Was wszystko dobrze. No i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.